Zapraszamy tutaj autorów, kompozytorów, wykonawców. Wydaje mi się, że z każdym z nich łączy się coś określonego. Powiedzmy na przykład z autorami. Co się pani kojarzy z nazwiskiem Krzysztofa Dzikowskiego? Ja panu powiem szczerze, a pan będzie się czuł zaskoczony. Mnie się kojarzy z jego nazwiskiem osoba Seweryna Krajewskiego, ale domyślam się, o co panu chodziło, o jego największy przebój. Hasło Krzysztof Dzikowski, odzew Mały Książę. Gdzie jesteś, Mały Książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał? 50 lat temu, równo można powiedzieć, napisałem piosenkę o Małym Księciu z książeczki Saint-Exupérego. Utożsamiam się niejako z tą piosenką i z historią Małego Księcia, gdyż podczas zawieruchy wojennej urodziłem się w 1938 roku. Byłem wielokrotnie wywożony do różnych bezpiecznych miejsc, zmieniałem miejsca. Był to rodzaj takiej tułaczki, no i jako małe dziecko szukałem swojego miejsca na ziemi, co później zaowocowało wielkim sentymentem do tej książeczki. Tak jak Mały Książę szukał swojej planety, tak ja chciałem również odnaleźć swoje szczęście. Gdzie jesteś, Mały Książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał. Krzysztof Dzikowski, którego nazywam królem życia, jest tym królem życia rzeczywiście. Można to usłyszeć w jego tekstach, także w tych tekstach odnaleźć jego pasję. Oglądasz ziemię w swoich snach. Urodziłem się na warszawskiej Pradze 25 stycznia 1938 roku. Miałem rok, jak wybuchła wojna w 1939 roku. Pamiętam tylko płonącą Warszawę. Byłem trzymany na rękach, widziano przez okno, jak po drugiej stronie płynęła Warszawa. Był to widok z Pragi. Nie miałem jednolitego dzieciństwa, bo zostałem wcześniej oddany, wywieziony do ludzi na wieś. Ta kobieta, czyli niania, która się mną opiekowała, Weronika, i Stach, to moi najwięksi przyjaciele, którzy niestety już nie żyją. To były te moje najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Moja mama jest 100% Tatarką. Ojciec inżynier elektryk. Mama była zupełnie różna od ojca. Przypomina mi się film Kurosawy, Czarny kot, biały kot. Tata bardzo spokojnie siedział i pracował cały czas, naukowo również. No i o tacie sobie bardzo mile wspomnę tutaj, bo uwrażliwiał mnie na piękno, rysował dla mnie, pracował też w domu, pisał rzeczy z dziedziny elektryki, specjalność trakcja elektryczna. Uruchomił kolej, która jeździ, i mieszkam teraz na Pradze Południe i przejeżdża przez moją miejscowość. No ja byłem po prostu chłopakiem z Pragi. Pamiętam, jak mówiłeś o gondolierach z Nadwisły, że to Wisła cię zainspirowała i że tam przyjeżdżali piaskarze? To bardzo często widziałem tych piaskarzy na takich długich łodziach, na tak zwanych pychówkach, bardzo długimi wiosłami się odpychali od rzeki. Podobnie jak gondolierzy mieli też te swoje bardzo długie wiosła. No i to mi się bezpośrednio skojarzyło z tym. No, okres wagarów został uwieczniony. Pierwsze spotkanie z Krzysztofem Dzikowskim na pewno było to w epoce, kiedy on pisał piosenki dla Czerwonych Gitar i był takim naprawdę niezwykle wziętym autorem tekstów. Widziałam go w kabarecie Hybrydy. On wtedy już był chyba po polonistyce. Hybrydy w tamtych latach, to był 65 rok, to było takie miejsce, gdzie po prostu trzeba było być, ale tam było dosyć trudno wejść. To było dosyć elitarne, bo to klub studencki i jednocześnie było obiektem marzeń młodych ludzi, żeby tam do Hybryd się dostać. I w tychże Hybrydach Krzysztof Dzikowski z Wojciechem Młynarskim pisali scenariusze do programów kabaretu Hybrydy i oni napisali razem takie chyba dwa najważniejsze spektakle Hybryd. Radosną gębę stabilizacji i Ludzie to lubią, ludzie to kupią, byle na chama, byle głośno, byle głupio. I tam zobaczyłam Krzysztofa, który poza wszelkimi zaletami pióra i całą inteligencją był jeszcze i cały czas jest bardzo przystojnym mężczyzną, więc widziałam, że robił piorunujące wrażenie na paniach. Pisał teksty od początku, właściwie jak były dwa pierwsze festiwale młodych talentów w Szczecinie w 1962 i w 1963 roku i te dwa pierwsze festiwale młodych talentów wyłoniły 20 laureatów, którzy po prostu pozamiatali na scenie piosenkowej w Polsce, bo to były takie nazwiska jak Niemen, jak Nalepa, jak Mira Kubasińska, Karin Stanek. I właśnie wtedy Krzysztof chyba właśnie od 1963 roku zaczął pisać piosenki dla czerwono-czarnych. I on pisał i dla czerwono-czarnych, i dla niebiesko-czarnych, ale tą wielką, wielką sławę przyniosły mu Czerwone Gitary. No, Anna Maria to był hit po prostu. No ogromny, ogromny. Wszyscy znali tę piosenkę. Smutne oczy, piękne oczy, smutne usta, bez uśmiechu. Widzę co dzień ją z daleka. Stoi w oknie aż do zmierzchu, Anna Maria. Nie chcę zdradzić, kim była Anna Maria. Pytałam wielokrotnie, ale to ostatnio na taką wpadł odpowiedź, że mówi, że to były te dwie koparki, które drążyły tunel pod Wisłą. Jedną rzeczywiście nazwali Anna, a drugą Maria, a to też świadczyło o niesamowitej popularności tej piosenki. No moją pasją też są muzykale. Pierwszy polski muzykal bitowy napisałem wspólnie z Wojciechem Młynarskim. Z tego muzykalu pochodzi nasza piosenka 300 tysięcy gitar, którą zaśpiewała Karin Stanek bardzo żywiołowo. Współpraca z Wojtkiem Młynarskim około 2 lat potem, ponieważ Wojtek bardzo szybko, że tak powiem, wdrażał się w branżę. Poszliśmy już swoimi drogami, ale zdążyliśmy jeszcze przedtem zrobić 2 programy do kabaretu Hybrydy. Ludzie to kupią i Radosna gęba stabilizacji, bardzo dobrze ocenione wtedy przez ówczesnych krytyków wydarzeń kulturalnych. Dzieje się pojedynek 2 gangów na warszawskiej Pradze. Ale chciałem powiedzieć, że piszę razem z Renatą Kluzik. To jest moja współautorka, piszę z nią dużo piosenek. Pracujemy razem. Prowadzimy wspólnie fundację Krzysztofa Dzikowskiego, promujemy młode talenty, prowadzimy taki konkurs Perły w Koronie Gwiazd i tam zgłaszają się młodzi artyści, przez kilka miesięcy są nominowani do konkursu, wygrywają młodzi ludzie. I Krzysztof bardzo, bardzo pomaga takim osobom i bardzo wierzy w młode pokolenie, wręcz wspiera nawet. Dla Krzysztofa jest bardzo ważna piosenka. I to jest cudowne, że tak wielu młodych ludzi sięga do właśnie Krzysztofa piosenek. Nie wiem, czy byłeś na tym koncercie, ja byłam i widziałam, jak przyjmowane są twoje piosenki przez ludzi. To tak, naprawdę chyba największa podzięka dla autora. Tak, ja byłem na jednym z koncertów, tam gdzie Piasek mi zarzucił, że niestety, ale jestem bardzo trudnym tekściarzem do wyśpiewania, jak się wyraził. Stoją napięte jak strzała, gdy drży, nim cięciwy świst, znów do lotu ją poderwie. Seweryn to doskonale sobie z tym daje radę, a nie wiem dlaczego się piasek załamał. Kłócił wiatr, może śpi w blasku gwiazd. Wspomnę dziś miłość swą w taki czas. Smukły miała kształt, ostro szła na wiatr. Moja łódź, pierwsza łódź, miłość ma. Każdy, kto kocha... Krzysztof to niezwykle skromny, wielki człowiek. Jest jak ocean, ma głębię pełną skarbów, którymi tak naprawdę potrafi się dzielić. Kocha życie, jest to koneser piękna, dżentelmen, pełen sił, energii i chęci do życia. Naprawdę ma taką duszę dziecka. Jak ma taką swobodę bycia sobą, wtedy żyje pełnią. Jest bardzo oddany swojej twórczości. Pomimo wieku Krzysztofa absolutnie nie odczuwa się tego. Ja poznałam Krzysztofa, kiedy syn jego nie żył, także wiem, że bardzo się wtedy zamknął na świat, na życie i był taki bardzo samotny. Był taki zamknięty w sobie. Brakowało mu takiej trochę chęci do życia. Był jakoś tak jeszcze nie do końca pogodzony z tym odejściem syna. Bardzo ciężko mu z tym było. To było widać, to było wypisane na twarzy. Śmierć jego syna, była to bardzo niesamowita trauma. Z relacji Krzysztofa wiem, że wtedy zamknął się w domu, izolował się. Doradzano mu wizytę u psychologa, jednak twierdził, że jego syn zasługuje na to, aby sam sobie z tym poradził. Na początku naszej znajomości bardzo zdawkowo do tego wracał. Ciężko było mu o tym mówić, ale z czasem zaczął często wracać do tej śmierci. Otworzył się bardziej. W chwili obecnej już jest bardziej pogodzony, można tak powiedzieć, z tą traumą. No musiałem sam to przetrawić, śmierć syna, bo uważam, że syn zasługiwał na to, żebym po prostu w jakiś sposób przecierpiał ten okres wstępnej żałoby razem z nim na jego grobie. To mi się w jakiś sposób udało. Kilkakrotnie byliśmy nawet wspólnie na cmentarzu u Bartka. Teraz już jest dobrze. Nie chciałbym zamienić życia na inne. I jest taka piękna książka Antoine de Saint-Exupéry'ego. Nazywa się Mały Książę. Pod wpływem tej książki napisałem piosenkę właśnie Mały Książę. No i właśnie w tej piosence Antoine de Saint-Exupéry pisze, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Ja to ujęłem w piosence słowami: nie wiesz swym oczom, szepnął wiatr, jeżeli kochasz, sercem patrz. No i powtórzę tutaj cytat z Antoine de Saint-Exupéry'ego: najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, i tym chciałbym zakończyć. Krzysztof Dzikowski, którego nazywam królem życia, jest tym królem życia rzeczywiście. Można to usłyszeć w jego tekstach, także w tych tekstach odnaleźć jego pasję, i jak się z nim rozmawia, to on absolutnie nigdy nie narzeka, na przykład już mu się czegoś nie chce, albo że już jest stary, albo że już nie będzie pisał. Nie, on jest tak otwarty na życie, on ma taką pasję w sobie i chciałby ciągle nowe piosenki pisać, robić festiwale, wyławiać młode talenty. I to jest fantastyczne. Kocha to życie i to się czuje naprawdę i dzieli się tym. Ma w sobie taką głębię i cały czas coś z niej wyciąga i można naprawdę od niego czerpać wiele i bardzo dużo się uczyć. Szaleni wiatrem, co nam skercą.